czasem zostałem prezesem Koła Lipy Morskiej przy Wyższej Szkole Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie i wiceprezesem Ligi Zachodniopomorskiej. W 1996 roku Liga Morska wymyśliła Frisław Brzeński. Była to jedna z najbardziej cennych inicjatyw Ligi w całej historii tej organizacji. I tak zostałem na 18 lat komodorem Frisu Odrzańskiego. Kiedy Fris Odrzański wypłynął na swój szlak po raz pierwszy, Odra była rzeczą bardzo zaniedbana. Zaś jej funkcja graniczna nie sprzyjała rozwojowi turystyki, bo nikomu wtedy nie śniło się jeszcze o Schengen. Brakowało przystani, portu, klimatu. Miasta trwale odwróciły się od owych zasad. Jednak dzięki determinacji organizatorów, uczestników ekspedycji, sytuacja zaczęła się powoli zmieniać. W 2001 roku powołaliśmy Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Narodzeństw. Przy pomocy stowarzyszenia opracowana została koncepcja turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odrą. Dzisiaj Rzeka wyraźnie się poszerzyła. Powstają nad Odrą kolejne porty i przystanki. Na trasie w miejscu istnieje już ich 12 i powstają następne. Zawinięcia Frisu stają się zazwyczaj wielkim radosnym świętem, dniami Odry. Rzeka przestała też dzielić jako granica, a zaczęła łączyć mieszkańców po obu jej brzegach. Nasi sąsiedzi z Odry pływają z nami i są szczerze zainteresowani wspólnymi działaniami na rzecz rozwoju turystyki. Pan Włodzimierz Grymslen, członek Ligi Morskiej i Rzecznej.